Cześć, to Monika Tarnacka, strateżka marki, facilitatorka programów rozwojowych z KONMI. Nie wiem, czy czasami masz coś takiego, że przechodzisz się po swoim mieszkaniu i nagle twój wzrok pada na jakąś książkę albo na jakiś przedmiot, który po wzięciu do ręki jest dla ciebie znaczący. Coś ci przypomina, zaprasza cię do jakiejś refleksji. I ja przed chwilką właśnie natknęłam się na materiały, które przygotowywałam do takiego spotkania o pieniądzach, o roli pieniędzy w ogóle i o przekonaniach dotyczących pieniędzy. I przed chwilą właśnie się na nie natknęłam. Nie, gdzieś tam nie schowałam ich do szuflady, tych kartek, i pomyślałam sobie, że dobra, wskoczę tutaj do was na chwilę i wam przeczytam to, co jest ważne. Przekonania dotyczące pieniędzy i pracy. Sprawdź sobie w ogóle, co one w tobie powodują. Dobra? To jest bardzo fajne takie ćwiczenie. Pierwsze przekonanie, które mówi nam o tym, że mam prawo być bogata. Kiedy patrzysz sobie na tę kartkę, mam prawo być bogata, to poczuj, co czujesz. Zrób sobie teraz taki eksperyment, kiedy wypowiadasz to zdanie. Mam prawo być bogata. Czy czujesz jakiś ścisk w brzuchu, czy czujesz lekkość? Co się pojawia? Kartka numer dwa, przekonanie numer dwa, bardzo zdrowe. Pieniądze są dobre i czyste. Pieniądze są dobre i czyste. Co czujesz, kiedy wypowiadasz to zdanie? Czy czujesz opór, czy nie? Mam prawo mieć pracę, którą lubię. Mam prawo mieć pracę, którą lubię. Lubisz swoją pracę? Czujesz w niej taki głębszy sens? I co robisz? Daj znać. Albo czego nie robisz, bo to też jest istotne. Mogę mieć pracę, jakiej pragnę. Czy jesteś w takiej pracy, w której pragniesz? I czy wierzysz, że możesz mieć taką pracę, której pragniesz? Mogę mieć pracę, jakiej pragnę. I to jest zdanie killer. Moja praca ma znaczenie. Moja praca ma znaczenie. Czyli mam poczucie wpływu na rzeczywistość poprzez swoją pracę. Przypomnę ci jeszcze te przekonania. Moja praca ma znaczenie. Mogę mieć pracę, jakiej pragnę. Mam prawo mieć pracę, którą lubię. Pieniądze są dobre i czyste. I mam prawo być bogata. Jestem ciekawa, czy z lekkością jesteś z tymi zdaniami. Daj znać w komentarzu, podziel się tym. A ja na końcu chcę tylko przypomnieć, a w zasadzie nie tylko, tylko chcę ci przypomnieć, że 25 kwietnia rusza kolejna wyprawa Piratek Pomoc Marki, że trwają teraz zapisy. Można kupić bilet na dominikatarnacka.com. Jest to właśnie przestrzeń, podczas której w trakcie jednego miesiąca nie tylko stworzycie strategię swojej marki według czterech kamieni milowych, czyli kim jestem, jakie mam wartości, jakie mam korzenie, jaka jest moja misja, kim jest mój klient, jakie ma wartości, czego pragnie, co jest dla niego takim drive'em do podejmowania decyzji, też decyzji zakupowych, jakie ma marzenia, jakie role pełni w społeczeństwie, do jakiego doświadczenia zapraszasz swoich klientów, do jakich emocji, do jakiego języka, co cię wkurza w twojej branży, co cię inspiruje i ostatni krok, jak możesz dotrzeć do swoich klientów. To są cztery kamienie strategiczne, przez które przechodzimy podczas wyprawy. Na dominikatarnacka.com zobaczysz dokładny opis tej wyprawy. Zapraszam wszystkie z was, dziewczyny, bo to jest dziewczęska wyprawa, do odkrywania siebie, do podążania za sobą, do gubienia się na tej drodze, do wracania
na tor, bo to wszystko jest wpisane w nasze życie. Natomiast to, co daje power, to życie z sensem. No, także zapraszam. Cześć.